Misza Kozłowski, solista i kameralista, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, prezes Fundacji Partnerstwo w Muzyce. W młodości ukształtowany przez Katarzynę Popową Zydroń, studiował w Warszawie u Piotra Palecznego oraz w szwajcarskim Bernie u Tomasza Herbuta. Występował w salach koncertowych w całej Europie, Izraelu, Japonii i Chinach. Laureat czołowych nagród konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Muzyka Chopina zajmuje wyjątkowe miejsce w moim życiu, gdyż towarzyszy mi przez cały czas, w zasadzie od najmłodszych lat. Pamiętam, że po raz pierwszy zetknąłem się z nią w szkole muzycznej, kiedy pani puściła nam w pierwszej czy w drugiej klasie Poloneza Adur Chopina. Pamiętam, że wywołała we mnie szczególne emocje, gdyż wiadomo, że Chopin jest niezwykle znanym kompozytorem, w zasadzie chyba naszym najpopularniejszym polskim kompozytorem. W związku z czym w momencie, kiedy po raz pierwszy słuchałem jego utworu, byłem zaciekawiony, o co tyle krzyku. I przyznam szczerze, że utkwiło mi to w pamięci, kiedy słuchaliśmy właśnie tego utworu. Wydaje mi się, że jeszcze był on puszczany w okolicach Święta Niepodległości, w związku z czym też ten jego majestatyczny charakter tym bardziej miał większy oddźwięk. Podczas maratonu chopinowskiego będę mieć ogromną przyjemność wykonać trio G-moll Chopina razem z Marią Sławek na skrzypcach i Marianną Sikorską na wiolonczeli. Jest to utwór wyjątkowy, największe kameralne dzieło Chopina, jednocześnie jedno z niewielu dzieł tego typu, które Chopin pozostawił w swojej spuściźnie. Wydaje mi się, że to, co jest pewnego rodzaju trudnością w interpretacji tego utworu, to fakt, że pianista nie może zapomnieć o tym, że jakby nie fortepian jest najważniejszy, tylko całe dzieło i trzeba czasami przy tych wszystkich takich przebiegach figuracyjnych oddać jednak prym melodii, którą Chopin bardzo często powierzał właśnie skrzypcom czy wiolonczeli. Praca wspólna nad tym utworem będzie tak wymagająca, jak i interesująca, ponieważ każdy z nas ma troszeczkę inną wizję co do tego utworu, ale znajdujemy się gdzieś po środku i osiągamy kompromis i wydaje mi się, że wówczas powstają najpiękniejsze rzeczy. Marianna Sikorska, jedna z czołowych polskich wiolonczelistek młodego pokolenia, koncertmistrzyni sekcji wiolonczel Orkiestry Polskiego Radia i wiceprezes Fundacji Partnerstwo w Muzyce. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Hochschule der Künste Bern. Laureatka wielu konkursów polskich i międzynarodowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne, m.in. Lauru Rubinsteina. Muzyka Chopina jest dla mnie bardzo ważną częścią naszej narodowej kultury i stanowi niejako naszą wizytówkę w Europie i na całym świecie. Ogromny wpływ na twórczość kameralną Fryderyka Chopina miały jego przyjaźnie z wiolonczelistami. Między innymi grand duo Concertante powstało tak naprawdę przy współpracy z wspaniałym francuskim wiolonczelistą nazwiskiem Francom. I wydaje mi się, że przez to również, przez te przyjaźnie, przez na pewno wiele rozmów, które odbyli, Fryderyk Chopin miał bardzo dużą świadomość komponowania na wiolonczele. Chociaż utwory kameralne Fryderyka Chopina są szczęśliwie z udziałem wiolonczeli, to jednak wciąż są to tylko 4 utwory, które stanowią niewielką część dorobku kompozytora. I zwykle jak zaczynam pracę nad którymś z tych utworów, to za takim lekkim niedosytem idzie taka myśl i drobny żal, że tych utworów nie ma więcej. Będzie to moje pierwsze zetknięcie z triem fortepianowym G-moll op. 8.
więc dopiero jestem na początku tej przygody. Natomiast bardzo bliskim mi utworem jest sonata wiolonczelowa, którą na przestrzeni właściwie kilkunastu lat miałam okazję wykonywać wiele razy i zaczynać pracę nad tym utworem wiele razy. I dość niezwykłe było to, że za każdym razem z wiekiem jakby patrzyłam na ten utwór pod zupełnie innym kątem. Zmieniała się praktycznie diametralnie moja interpretacja tego utworu i jest mi gdzieś tam to utwór bardzo bliski i dla mnie ważny. Jak zwykle bywa przy wykonywaniu utworów kompozytorów związanych przede wszystkim z jednym instrumentem, szczególnie jeśli tym instrumentem jest fortepian, to takimi głównymi wyzwaniami wykonawczymi jest tak naprawdę dla mnie artykulacja i dźwięk. W przypadku tria g-moll często fortepian ma gęstą fakturę. Partia wiolonczeli napisana jest w niskich rejestrach, przez co ten dźwięk musi być bardzo nośny, natomiast artykulacja musi być artykulacją zbliżoną do dźwięku, który wydobywa fortepian. Maria Sławek, skrzypaczka, wykładowczyni, badaczka, współzałożycielka i prezeska Instytutu Mieczysława Weinberga, doktor habilitowana sztuki. Prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Wykłada historię muzyki żydowskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Występowała w Polsce i na całym świecie, m.in. w Niemczech, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Belgii, Francji, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych. Moja przygoda z fortepianem trwała prawie tak samo długo jak ze skrzypcami. To znaczy zaczęłam grać na skrzypcach, kiedy miałam 4 latka, na fortepianie, kiedy miałam 5. I uwielbiałam to. Początkowo o wiele bardziej niż granie na skrzypcach. Może dlatego, że wydawało mi się, że ten dźwięk jest po prostu szybszy do osiągnięcia. Zresztą chyba tak naprawdę jest. I na tyle uwielbiałam grać na fortepianie, że on był dla mnie właściwie jak drugi instrument główny przez bardzo, bardzo wiele lat. I potem, kiedy już zdecydowałam się na skrzypce, to w dalszym ciągu na fortepianie grywałam i to bardzo zależało mi na graniu poważnych utworów, także szkołę muzyczną drugiego stopnia kończyłam grając już koncert Mozarta d-moll, z czego do dzisiaj jestem bardzo dumna. No i w ogóle uwielbiam grać na fortepianie, także jak tylko mam chwilę i mam pianino w domu, teraz już mam, to z przyjemnością do tego wracam i właściwie wśród znajomych chyba jestem znana z tego, że jak dorwę gdzieś instrument, to zawsze coś tam gram ze starego repertuaru. Muzyka Chopina jest dla mnie przede wszystkim tą muzyką, której tak naprawdę w pełni nie będę mogła nigdy grać, no chyba, że dla siebie gdzieś tam w zaciszu domowym, ale myślę, że już teraz nie mam takich możliwości pianistycznych, żeby naprawdę z niej wyciągnąć to, co bym chciała. Także jest dla mnie takim trochę marzeniem, którego pewnie nie uda mi się zrealizować, no chyba, że na emeryturze, jak już będę miała więcej czasu. Trio g-moll Chopina to jest taki utwór, który często się gra jeszcze na samym początku przygody z kameralistyką w szkole. I wydaje mi się, że to mogło tak być, że na samym początku, kiedy zaczęłam w ogóle grać w trio fortepianowym, to pewnie było w jakiejś ósmej klasie, to właśnie pierwszą część tego tria grałam. Głównym problemem, jaki sobie przypominam, to było to, że skrzypce są w dość niskim rejestrze, czyli takim rejestrze, który nie jest bardzo brzmiący. No i też, ponieważ to jest wczesne dzieło Chopina, to tam jeszcze on sobie nie pozwalał też na to, żeby ten nasz instrument jakoś specjalnie eksplorować, czego właściwie potem też nie robił, prawda? Bo ile chodzi o instrumenty, tak jak wiolonczela na przykład, no to było więcej utworów kameralnych, no a skrzypce to tylko trio. I ja mogę jeszcze dodać, że pojawiają się często transkrypcje utworów Chopina, nokturny chociażby, nokturn cis-moll czy nokturn e-dur w wersji na skrzypce i fortepian. I muszę zdradzić, że raz tylko w życiu grałam i uważam, że Chopin na skrzypcach brzmi okropnie. Thank you.
Thank you.